kamera, akcja. 22 sierpnia, jedziemy na Rychleby, trzeba przetestować nowy rower. Wyjechaliśmy o godzinie 3.30 z Bydgoszczy, dochodzi 6.00. Chleb z własnego wypieku. Sam piekę chleb na zakwasie żytnim. Do tego paróweczka. Do miejsca docelowego. I na prawo na parking. Ciach. I teraz tu się dokręcało chyba 9, jeśli dobrze pamiętam. I gotowe. Jacek zmienił swoją starą sztycę karbonową, która nic nie waży, to znaczy nic nie waży, to waży 30 gramów. I zmienił na co? To jest aluminium czy też karbon? Karbon, ale siodełka jest cięższy. Karbon z cięższym siodełkiem. Dla komfortu 4 liter. 20, dobra, 20 PSI naprzód w zupełności wystarczy. Przełożenie z 30 na 50 daje radę. Spokojnie można sobie powolutku podjechać. Tak się jedzie. Jakby ktoś w komentarzach potem chciał pomarudzić, że zamiast w spodenkach enduro luźnych, to jadę w obściślakach, to od razu odpowiem. Na razie nie trafiłem żadnych spodenek enduro, które by mi pasowały. Dlatego na razie obściślaki jeszcze. Poza tym wygoda nieporównywalnie większa. No bezpieczeństwo oczywiście nie, no bo w przypadku Gleby, no to będę konkretnie poharatany na udzie. Podobnie z butami. Zamówiłem jedne fajne buty, ale okazuje się, że rozmiar niestety troszeczkę cisnął. A z dostępnością teraz czegokolwiek jest problem. Zostały same niedobitki modeli i rozmiarów dziwnych. Zupełnie inaczej się podjeżdża. Nie wiem, jak z tą torebką jeszcze będzie, czy będzie się z nią jeździło dobrze, czy źle. Na razie pod górę to szału nie ma. Tak eksperymentuję, czy jest coś lepszego niż plecak. O. W środku mam powerbank, komórkę, dowód, portfel. Co tam jeszcze? A, jakiegoś multitoola, dwa batony. No i właściwie chyba wszystko. A, i bidonik z wodą. Tutaj, o właśnie, zapasowy. Trochę ciśnie, jest średnio. Szału nie ma, chyba wolałbym z plecakiem podjeżdżać. Dobra, ale ostateczna opinia to chyba będzie po zjeździe. Imbus. O, dziękuję. Bardzo dobrze, jest czas na picie. Kurczę, na tym rowerze to jest kaszka z mleczkiem. Skalpel mi się tu zawsze ślizgał. Tu jeszcze po mokrym. To być nie może. Pardon. Jeszcze nie czuję tak do końca tego roweru. Nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić w zakrętach, na ile ze ślizganiem koła i z korbą, ile jest miejsca pod korbą. No trzeba się wyjeździć. No. Elegancko. Tu się ładuje. Ciach, ciach. To jest akurat na plus. Podjazd był zacny. Właściwie to koło nie uślizgnęło mi się ani razu. Tam, gdzie na skalpelu już na pewno traciłem przyczepność, to tutaj jadę bez problemu. Zawsze to będzie mniej obciążenia na plecach. I żeby tradycji stało się zadość, selfie.
Da-da! Już widzę te komentarze, jak się ubrał. Już widzę, jak będą pisać. Tym się nawet da pedałować w tych ochraniaczach. Ja wiem, że na Superflow to jest może przerost formy nad treścią. I taki rower, i takie ochraniacze. Ale chcę to potestować. Ups, jak się w tym jeździ. Lepiej mieć, niż później płakać, że się nie miało. To taki pierwszy krótki odcinek, zaraz taki przedsmaczek. Dojechaliśmy do kolejnej sekcji. Shooter nas wykończył psychicznie. Jacek mówi, że 10 km, żeby do singla dojechać. Co to ma być? Gdzie są wyciągi? Dokładnie. Wyciągi nas rozleniwiły. Oj, poprzewracało się od dobrobytu ludziom. Teraz się zacznie fajna jazda. Właściwy super flow. No pięknie to po kamieniach jedzie, pięknie. Ja oczywiście bez żadnych szaleństw, bo nie jestem jeszcze przyzwyczajony do roweru, więc tu nie będę odwalać żadnych krzywych akcji. Jak kamienie, dajesz radę na sztywniaku? Dajesz radę, nie? Daję radę, ale nie wiem, czego się spodziewać, i tak jadę, wiesz... Zachowawczo. Zachowawczo, bo... No i dobrze. Bo tutaj czasami może być za kamulcem drop, czasami nie. Ale w tych ochraniaczach gorąco. No dobrze, dobrze. Szaja miał rację. Ten rower płynie po kamieniach. A tutaj jakaś szkółka. Zobacz, ile ludzi. Więc albo przed nimi, albo... Albo za nimi. Albo daleko za nimi. Przed nimi. To co, ciśniemy? Pytanie było do Jacka, jak ocenia trasę. Jak uważasz? Stwierdzam, że bardzo fajnie. A gdzie ci się najlepiej jeździło do tej pory ze wszystkich gór, bike parków i tak dalej? Oczywiście, że Klinowiec. Klinowiec. Tam, gdzie koło rozwaliłeś. Ściągać te gorące ochraniacze. Przecież to jest rzeźnia. Właśnie nie wiem, co robić. Na razie na pewno ściągam na podjazd kolejny. Przecież nie będę w nich jechał, bo to jest śmierć. Nie. Powiem tak, ta torebeczka to... Nie wiem, mam mieszane uczucia. Mówisz, że nie przypasowała. Gorąco. Jedną opaskę poproszę. Jasny, to 100 korun. 100 korun. Przylepiamy. Rychlebskie ścieżki 2020. To jest na miesiąc, nie jest napisane, ale to jest na miesiąc bieżący, czyli sierpień. Ale fail z GoPro Hero 8. Chciałem zmienić baterię. Okazało się, że nie da się baterii wyciągnąć. A dlatego, że bateria się nagrzała. A bateria się nagrzała, dlatego, że GoPro się nagrzało. A GoPro nagrzało się dlatego, że po wyłączeniu mimo wszystko jakiś proces w tle się dział. I GoPro cały czas pracowało, coś liczyło, drenując baterię, a równocześnie wydzielając ciepło, przez co bateria spuchła. I tym sposobem musiałem poczekać,
aż zawieszone GoPro się rozładuje do końca. Potem poczekać, aż GoPro się wystudzi, z otwartą klapką oczywiście, i dopiero wtedy udało wyjąć się baterię. Co za fail. Jedzie się świetnie na 30. O, jak przyjemnie. Powolutku człowiek się dokula na górę. Na skalpelu nie miałem takiego miękkiego przełożenia. Ale za to na zjazdach dało się więcej dokręcić. Tu już się korba kończy. Ale ten zakres, który jest 1 na 12, pozwoli się przyzwyczajam. Nie jest źle. Nawet to jest wygodne bez tej przedniej przerzutki. Podoba mi się. O, idą chmurki. Od 13 miały być jakieś drobne deszcze albo przelotne burze. Hop. Jedzie się fantastycznie. Trzeba się tylko przyzwyczaić do innego skrętu kół. Do tego, że przednie koło jest bardziej z przodu, ale czuję się pewniej na tym rowerze. O wiele pewniej się czuję. Ops, ops, ops. Dzięki. Ale to jest dobre. Ła, ale czad. Takich maleńkich, kilkunastocentrowych dropików to nawet nie czuć na tym rowerze. Kolejny respawn endurowców. Dobra, to go. Ochraniacz. Znaczy za słabo naciągnięty. Jedź, jedź, jedź. Opaska. Nie wytłumaczyłem, dlaczego jeździliśmy wcześniej bez opaski. Po prostu punkt był zamknięty. Jakby ktoś w komentarzach pisał, że odwalamy cebulę. Nie, nie odwalamy cebuli. A po co jest ta opaska? Jak ktoś nie wie, opaska jest... Jest to wsparcie, można zapłacić 100 koron, czyli 18 zł. Wspieramy budujących trasy, na utrzymanie tras. Oczywiście składka jest dobrowolna, nikt nie będzie Was rozliczał, jeżeli nie zapłacicie. No ale to, jakby nie patrzeć, odwalanie cebuli. No chyba nie jesteście cebulakami. Jedź, bo jest pod górkę. Jedź, 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 jedź. Oczywiście jechałem na zablokowanym damperze. Klasyk. A ja się dziwiłem, czemu mi się tak dziwnie za drugim razem jedzie. To teraz co, najfajniejsza sekcja? No, odblokowałem damper teraz dopiero. Doskonałe. O, jakie to jest dobre. Jakie to jest dobre! Ua! Już jest głód! Już jest głód! Musi być zupa czosnkowa. Nie mówimy o tych trasach kamienistych. Ja się dopiero rozjeżdżam, więc jeszcze się nie wybieram na tamte trasy. Nie, to się mija z celem. Umęczysz się tylko i jeszcze rozwalisz przednią obręcz. Ale to było dobre. Ten rower jest po prostu fantastyczny. Co tu dużo mówić. Płynie na nierównościach.
O, hop, hop, hop i hop. Nie wyjdzie, patrz. Boże, zrobimy w ten sposób. I pociągnij, wyjdzie teraz. Aha. I co? Coś jest? Zero. Całkowicie zjedzone. Kołderka jest? Jest, kołderka czeka. Ten pedał szedł tak, tak? Tak. To szło jakoś tak, o właśnie. Jest git. I pod pierzynkę. O. Perfekto. Podsumowanie dzisiejszej wycieczki. Zrobiliśmy dwa razy super flow. Nikomu się nic nie stało, żadnej wywrotki, gleby. Obręcze nie pękły. Tak jest, więc jesteśmy cali i zdrowi i to jest pełny sukces. Ja na swoim rowerze pierwsza jazda w górach. Ten rower był pierwszy raz w górach. Jeździ się na nim fantastycznie. Wybiera wszystkie nierówności, po prostu rower płynie po kamieniach. To jest nieporównywalne ze skalpelem i z rowerem cross country. A teraz jedziemy do Widnawy na zupę czosnkową. Będzie jedzony. Koniecznie. Bartek od rana nie mógł się doczekać. Od rana? Od miesięcy. Ulubiona knajpa. U Janisa. Gdzie jest polewka? Polewka czesnekowa. Na to czekałem. 40 koron. Tyle miesięcy na to czekałem. Naprawdę dobra. Rewelacja. Placek ziemniaczany z kurczakiem. A Jacek? Smażony syr z hranolkami i z sosem tatarskim. Jest. Placek usmażony perfekcyjnie. Ale to było dobre. Wracamy. Widzicie, jakie ciemne chmury? I możemy jechać. O, jak ciepło w samochodzie, a na zewnątrz się zrobił fajny chłodek. O, ale mi dobrze. Upiekło nam się. Na szczęście zjechaliśmy z gór. Może nie tyle w ostatnim momencie, ile w odpowiednim momencie, żeby pojeść i nie władować się w deszcz. A teraz czeka nas, dokładnie w tym miejscu jest granica Polski. I już jesteśmy w Polsce. Zmierzamy do Bydgoszczy. Na miejscu będziemy około godziny 20:20 i to by było tyle na dzisiaj. Ty akurat. Multipass.